Panie doktorze, ostatni ranking prezesów banków centralnych w Europie, przygotowany przez magazyn Global Finance, umieścił szefa NBP Adama Glapińskiego w gronie najgorszych. Prezes Narodowego Banku Polskiego ma być nieudolny, nieodpowiedzialny, mocno upolityczniony, nieprzewidywalny i niekonsekwentny. Czy zgadza się pan z tą opinią? Cóż, trzeba westchnąć, ale niestety w wielu tych ocenach trzeba ją potwierdzić i nie jest to sympatyczne, nie jest to miłe, tym bardziej, że to jest nasz prezes i tym bardziej, że jego decyzje dotyczą nas wszystkich i konsumentów, i przedsiębiorców, właściwie każdego obywatela. Ja myślę, że ta decyzja, czy ten wynik sondażu jest efektem tego, jaki jest stan polskiej gospodarki, jaki jest stan inflacji w Polsce. Może zacznijmy od takiego krótkiego wypunktowania, jak ja widzę przyczyny inflacji w Polsce, bo tutaj sądzę, że jest wiele zakłamania. Z jednej strony propaganda rządu, która zrzuca właściwie winę na czynniki zewnętrzne. Z drugiej strony przemilcza się pewne czynniki wewnętrzne, które uważam, że są ważne. Przemilcza się ze względów politycznych. Próbuję wymienić po kolei, tak jak ja widzę. Pierwszą przyczyną inflacji z pewnością jest odroczony popyt. Z powodu kryzysu, z powodu pandemii, ludzie nie mogli wychodzić, nie mogli kupować, nie były otwarte lokale, nie mogli wydawać pieniędzy, nie mogli podróżować. Wszystko to skutkowało nagromadzeniem się oszczędności w kieszeniach obywateli. To był odłożony popyt. I to jest jedna z przyczyn. Ale druga przyczyna jest już o wiele bardziej ważna i na nią zwrócę uwagę, a ona jest przemilczana. W Polsce w ciągu ostatnich 6 lat płaca minimalna wzrosła ponad 70%, podczas kiedy wydajność pracy praktycznie niewiele się zmieniła, a w czasie kryzysu spadła. Czyli my jako społeczeństwo zarabialiśmy więcej, szczególnie ci, którzy mieli najniższe dochody, a jednocześnie produkowaliśmy. To jest bardzo ważny czynnik, bo to oznacza rozerwanie więzi z punktu widzenia ekonomii bardzo ważne. Ile możemy zarabiać, bo temu odpowiada wytworzony produkt. Trzeci powód to są te tarcze antykryzysowe rządu. Pan redaktor pamięta, pierwsza, druga, trzecia, pieniądze do firmy, za ZUS, za postój i tak dalej. To było bardzo ułomnie prowadzone, to było nakierowane na wybranych. Z tego nie skorzystali często ci, którzy najbardziej potrzebowali, mali i średni przedsiębiorcy. Natomiast to dało ogromne dochody niektórym firmom. Jeśli dzisiaj mówi się, że firmy mają 50, a może 70 miliardów złotych dodatkowych pieniędzy, które nie inwestują, to są właśnie te pieniądze z tarczy. A z kolei tarcze liczy się, że to było ponad 200 miliardów złotych. Teraz czwarty powód to jest polityka socjalna rządu. Otóż rząd cały czas bardzo mocno podkreśla, że napęd gospodarce powinna dawać konsumpcja. Stąd 500+, stąd 13, 14 emerytura, stąd dodatki na wakacje, szkolne, jakieś wyprawki i tak dalej. Ja jestem sam głębokim zwolennikiem polityki socjalnej, ale ona nie może być prowadzona tak, jak to jest tutaj robione, ja to nazywam wolontarystycznie, bez osadzenia jej w realiach gospodarczych. I wreszcie następny element z tym związany, nawet z tą polityką socjalną, to jest to, że w Polsce ponad połowa gospodarstw domowych, ich dochody nie pochodzą większej części niż 40% z pracy, tylko pochodzą z polityki socjalnej. Czyli mówiąc krótko, jeśli ja dzisiaj pracuję, to dla mnie ważne jest, że z polityki socjalnej dostanę 30%, a nawet 40% moich dochodów miesięcznych, a cała reszta to jest z pracy. To rozrywa więź, to nie motywuje do pracy, to czyni, że obywatel uzależnia się. Ja powiem brutalnie, bo ja niestety tutaj jestem bardzo skrajny. Często czegoś, co ja nazywam jałmużną dla człowieka. Zamiast dać mu szansę zarobić,
zarobić jak? A właśnie poprzez kwotę wolną od podatku, to jego się uzależnia od jałmużny. Jeszcze dwa elementy tej polityki socjalnej, tej polityki gospodarczej, która kreuje inflację. W Polsce mamy rosnącą siłę monopolu. To są sektory paliwowe, to jest energetyka, to są niektóre duże firmy. One mają przywilej podnoszenia cen i one z tego korzystają. I wreszcie, na koniec, trzeba powiedzieć o Narodowym Banku Polskim. Narodowy Bank Polski przyczynia się w Polsce do inflacji, albo przyczyniał się w Polsce do inflacji przede wszystkim swoistą mocarstwową strategią naśladowania największych banków świata. Na czym to polegało? Bliska zeru stopa procentowa, nie wymaganie dyscypliny kredytowej od banków komercyjnych. To wszystko skutkuje, że pieniądza na rynek wylewa się bardzo dużo i w związku z tym to napędza inflację. I teraz gdybym miał to podsumować, to bym powiedział tak. Ponieważ były powody obiektywne, te zewnętrzne, wzrost cen surowców, na przykład energetycznych, ponieważ jednocześnie był kryzys i jest kryzys, ponieważ w czasie kryzysu trzeba się zachowywać bardzo racjonalnie, to polityka rządu, właśnie tarczowa, emisji pieniądza, podnoszenia płacy minimalnej i polityka banku, one nie dawały efektu, który był pożądany, kontrolowania inflacji. One tę inflację wygenerowały i przyspieszyły. I to jest wielki błąd. I tu jest ta wina prezesa Glapińskiego, nie tylko zresztą jego. I dlatego nie bądźmy zdziwieni, że mamy to, co mamy. Oczywiście powinniśmy sobie zadać pytanie teraz, co dalej, żeby nie wpaść w zupełnie niepożądaną spiralę płac i cen, w której, pamiętajmy o jednym, inflacja bije kogo przede wszystkim? Bije pracujących i najmniej zarabiających. Zresztą 13. emerytura już została przejedzona przez inflację. Inflacja dla emerytów jest bliska 10%, a 10% droższe produkty to przecież jest o wiele więcej niż ta tak zwana dodatkowa pensja emerytalna. A więc inflacja przeżera konsumpcję i ona bije tych najbiedniejszych. Po drugie, ona bije w oszczędzających, czyli tych, którzy zakładają, że trzeba oszczędzać, dorabiać się, wydawać mądrze i tak dalej. I ona bije także przedsiębiorców, którzy chcą inwestować, bo ona im pod znakiem zapytania stawia pytanie, czy warto inwestować, jeśli okaże się, że wydam teraz pieniądze, nie zarobię tak, jak powinienem, a wszystko w międzyczasie podrożeje i nie będę miał prawdziwego dochodu. A zatem znaleźliśmy się w sytuacji bardzo niebezpiecznej, powinniśmy wyciągnąć wnioski.